Psalm 126 zawiera w sobie piękne słowa, że kto we łzach sieje, ten zbierać będzie w radości. Czyli możemy tutaj przypomnieć sobie takie proste przysłowie, że to, co dobre, rodzi się w bólach. I rzeczywiście tak jest. To, co najlepsze dla człowieka, narodziło się w wielkim bólu, w okrutnym cierpieniu. Zbawienie człowieka dokonało się dzięki temu, że Jezus Chrystus, Syn Boży, podjął mękę, cierpienie, wziął na siebie wszystkie nasze słabości, zaniósł je na krzyż i na tym krzyżu złożył z samego siebie ofiarę dla naszego zbawienia. Pamiętaj, że już jesteś zbawiony, już jesteś zbawiona, to się dokonało. Nie musisz Bogu niczego udowadniać, na nic zasługiwać, tylko po prostu żyj łaską Bożą i staraj się to, co wysłużył Ci Chrystus na krzyżu, ochronić w swoim życiu. Z tym przesłaniem pragnę zostawić dziś Państwa w tym spotkaniu z muzyką i słowem, ze słowem i muzyką w zasadzie, a jako muzyczny wątek dziś wyjątkowy utwór. Będzie to nagranie live z koncertu, który odbył się 15 sierpnia 2021 roku w Paradyżu w diecezji radomskiej, gdzie zespół Capella Celestis wykonał moje akurat opracowanie pieśni O głowo uwieńczona, pieśni na Wielki Post. A trzecią zwrotkę, której słowa pozwoliłem sobie sam napisać, zadedykowaliśmy tragicznie zmarłemu wieloletniemu proboszczowi paradyskiej parafii, paradyskiego sanktuarium, księdzu, świętej pamięci księdzu prałatowi Adamowi Myszkowskiemu, który w wyniku brutalnego popicia zmarł. Była to śmierć, która wstrząsnęła parafią paradyską i nie tylko. Sprawa była głośna w całej Polsce, ale ja chcę zaświadczyć tutaj też przed Państwem, gdy poznałem księdza prałata Adama, to dał się poznać jako przede wszystkim człowiek modlitwy, pokory, cichości. Gdziekolwiek go mogłem zobaczyć, czy go szukałem, bo przyjechałem i chciałem coś porozmawiać, zapytać, to zawsze albo przy pracy na polu z różańcem w ręku, albo w kościele z brewiarzem. Przez prawie 30 lat wpatrywał się w wizerunek Chrystusa cierniem ukoronowanego w paradyskim ołtarzu i sam poprzez kilkukrotne uderzenie kamieniem w głowę zmarł tragicznie. Złączył się z Chrystusem, który również nosił ciernie na swojej skroni i one raniły mu głowę. Pragnę, abyśmy rozważali dziś to, ile Jezus robił dla naszego zbawienia, a właśnie przez ten utwór też wspomnieć świętego, dobrego kapłana, przynajmniej takiego, ja go poznałem. Zapraszam do korzystania z kolejnych spotkań ze Słowem i Muzyką i kolejny odcinek już w niedzielę Męki Pańskiej. Szczęść Boże!